Cześć, cześć. Witajcie moi kochani bardzo serdecznie. Awe wam cydr, tęcza i wiadro brokatu. Dzisiaj omówimy sobie poszczególne znaki zodiaku w sprawach miłosnych, ale te osoby, które są w relacjach i w związkach. Zobaczymy, jakie energie, jakie tendencje będą towarzyszyły przez cały rok właśnie w partnerstwie. Pamiętajcie, że jest to energetyka, że nie jest to wyrocznia, że słuchać rad można, zwrócić uwagę trzeba, wziąć tylko to, co rezonuje i polecieć dalej, jak to w horoskopach bywa, no ale zobaczymy. Także myślę, że możemy zacząć. Zaczynamy od początku znaku zodiaku, czyli od barana. Zobaczymy, jak to wygląda. Ja wam zaraz powiem, jakie są tutaj miejsca kart i co z tego wynikać może. Układ jest w kształcie serca, tak by nam tutaj sercowo było. Tutaj mamy kobietę, mężczyznę. Mamy tutaj podejście do siebie wzajemne. Tu mamy karty sercowe. Tu mamy pomocne czynniki, tutaj przeszkadzające czynniki, a tutaj wynik, czyli to serce właśnie takie swoje miejsca ma. Cóż mogę powiedzieć o barankach? Barany będą tutaj próbowały w bardzo dobry sposób stworzyć relacje domowe, ale takie domowo-techniczne, ponieważ bardzo mają pozamykane na tę drugą osobę emocje, oraz swoją seksualność. Może być to spowodowane jakimiś trudnościami w relacjach, które wcześniej miały miejsce. I no niestety gdzieś przez to pozamykanie jest wiele strat. Ze strony partnera naszych baranów, no tutaj mamy dosyć takie pozytywne, fajne, przyjacielskie traktowanie. Jest też emanacja miłości. Natomiast problem może być w zachowaniu się takim ogólnym, które nie daje stabilizacji i nie daje takiego poczucia bezpieczeństwa. Stąd też barany bez tego poczucia bezpieczeństwa mogą zamykać to swoje serce, te swoje lędźwie na sprawy związkowe. Jaki jest pomocny czynnik? Tutaj no, przy tej takim konflikcie interesów bym powiedziała, fajnie by było w partnerstwie zastosować królową mieczy, czyli rozmowę, taką trochę surową, może trochę techniczną, ale bardzo konkretną. Na pewno w przeszkodzie jest karta seksualności, karta diabła, więc na tym poziomie również trzeba by było się ułożyć i dogadać. To może być taki czynnik, który bardzo mocno wzmocni relacje. I bardzo prawdopodobne, że wynik takiego wspólnego wyrozmawiania zaistniałej sytuacji, to co mi się nie podoba, gdzie odczuwam braki, gdzie mam, wiem, że mnie kochasz, ale nie okazujesz tego w taki sposób, żebym ja to zrozumiała czy zrozumiał, tak? Bo trochę tak to wygląda, może spowodować dwójkę pucharów na wyjściu, czyli tak naprawdę partnerskie partnerstwo, partnerski układ. Więc wydaje się, że te nasze szalone i szybkie barany nie powinny przelatywać nad sprawami emocjonalnymi w takich aspektach, ach, zamiotę to pod dywan, albo ach, porozmawiam o tym później, tylko właśnie usiąść, porozmawiać, troszkę więcej przytulania, troszkę więcej przebywania we wspólnej przestrzeni i związki powinny w szerokiej mierze dojść do normy. Także tak to wygląda u naszych baranków. No to teraz zobaczymy. Po baranie mamy byka, czyli horoskop dla osób w parze, miłosny dla byków na trwający 2022 rok. Patrzymy, jak to tam wygląda w energetyce dla byków.
Byki są pokazane w chęci przemiany i transformacji relacji, w których istnieją, natomiast problem może być taki, że zbyt surowe traktowanie tej drugiej osoby i stosowanie nacisku, a nie zrozumienia pewnych rzeczy, może być powodem rozluźnienia więzi. Więc jeżeli tutaj byki powinny w partnerstwie jakkolwiek działać, to poprzez emocje i zrozumienie, a nie nakazy i rozkazy, chociaż wtedy byłoby to konkretne i jasne, ale nie każdy właśnie tak reaguje. Jeżeli chodzi o energie partnerskie, partnera, to tutaj jest pokazana równowaga i chęć stworzenia wspólnej rzeczywistości. Jest nawet takie sympatyczne, emocjonalne i pozytywne wyjście względem siebie. Niemniej są tutaj nieporozumienia na punkcie każdy ma rację i na nieszczęście każdy ma swoją rację. Jeżeli chodzi o sprawy sercowe, to tutaj nie można wiele zarzucić ze strony partnerstwa, dlatego że jest w tym dużo ciepła, chociaż i poczucie straty. I tu jest taka drobna sugestia, że jeżeli dłużej potrwa ta cicha wojna, bo trochę tak to wygląda na cichą wojnę, to partnerzy, partnerki byków mogą zwrócić się w innym kierunku z tym swoim sercem, więc na to zwrócić należy uwagę. Natomiast dokładnie karty tym słowem. Głupie jest podejście, że tylko intelekt i tylko rozmowa może spowodować zmiany. Tak jak u baranów ten intelekt i ta rozmowa była czymś najważniejszym, tak u byków raczej to sercowe i uczuciowe kierowanie się w sprawach miłości. Partnerstwo może wspólnie zwyciężać, czyli te pomocne czynniki to są jakieś wspólne działania, które dadzą zadowolenie z rzeczy, z których się dokonało. Wspólna wycieczka, podróż, wspólny remont. W przeszkodzie jest właśnie karta cesarza, czyli niestety każdy ma rację. Znaczy nie może być coś jednocześnie czarne i jednocześnie białe, jeżeli jest jednokolorowe. Po prostu, więc o tym należy pamiętać. Na pewno relacje związkowe u byków, ale byki to potrafią, jeszcze przy rycerzu monet, jest do przepracowania, ale właśnie na uskutecznieniu bardziej tego poziomu emocjonalnego niż logicznego. Także też tutaj jakiś zrywów ogromnych i tragedii ten rok nie zwiastuje pod względem przepracowania tematu. Witam na czacie Adę, witam w My Onyx. I pędzimy do bliźniąt. Słuchajcie, bliźnięta. Zobaczymy, jak bliźniaki będą w tym roku w parach funkcjonować. Aby safe. Ciała mi. Czegoś nie widzicie, bliźniaki, ale to zaraz się dowiemy czego. Problem, który tutaj jest u bliźniąt, to jest to, że one są generalnie i emocjonalnie, i fizycznie bardzo otwarte na dobre partnerstwo, na tego swojego partnera, na tą swoją ukochaną osobę. I to dokładnie widać. Natomiast ukochana osoba jest surowa w tej królowej mieczy. Jest w dziewiątce mieczy, czyli w niezdecydowaniu. Nie dlatego, że się wie, czy się nie wie, że się kocha, bo to nie tak to działa. Ale dlatego, że wewnętrzne lęki, to zobaczcie, nawet ta postać jest odwrócona tyłem do naszych bliźniąt, tak? Czyli te wewnętrzne lęki mogą powodować, że tworzy się zupełnie niepotrzebny dystans w relacjach. Tym sposobem dosyć spokojne i intuicyjne serce jest po drugiej stronie, bo jakby ta strona partnera nie ma się czego bać, bo widać w tych bliźniętach i emocje, i chęci. Natomiast u bliźniaków to serce jest przeciążone i upętlone. Ja myślę, że same bliźniaki niezbyt długo wytrzymają, ciągle stukając, pukając i dopraszając się.
Ja nazwę to uwagi, ale to może być na różnym poziomie, czy to miłości, czy to jakiejś, no nawet nie wdzięczności, ale jakiegoś takiego wspólnego bycia razem. Trzeba porozmawiać, bo As Mieczy pokazuje, że jedynie rozmowa, ale właśnie na poziomie rzeczowym Asa Mieczy, gdzie słowo jest bardzo ważne, może zmienić tą trochę patową rzeczywistość. W przeszkodzie są wszelkie kreacje, wszelkie działania. Ciężko będzie to osiągnąć tutaj w parze. To taki trudniejszy rok dla niesingli, czyli sparowanych bliźniąt. I przypuszczam, że jeżeli nie dadzą rady porozumienia, rozmowy i nawet jeżeli by ten partner się zachowywał trochę z dystansem, ale wiadomo, że na przykład ma taki charakter, bo to wyjaśnił, bo to jest wyrozmawiane, nie byłoby wtedy problemu, ale bliźniak długo nie wytrzyma takiego napięcia, dlatego że karta głupca w wyniku, czyli tak naprawdę nowej drogi i być może nowych relacji. Czyli jeżeli, drogie bliźnięta, wasze słowa i rozmowy nie docierają w tym roku do osoby, z którą jesteście, to w pewnym momencie rzucicie walizki i pójdziecie w zupełnie innym kierunku. Dobrze, teraz partnerskie raki, że tak powiem. Jak to tam rakom? Barambek, bliźnięta, rak, dobrze mówię. Partnerskie raki. Jak to w tym 2022 w miłosnych aspektach rakom będzie? Raki są tym jednym z bardziej uczuciowych znaków zodiaku i wygląda na to, że jakkolwiek nie zachowywałyby się partnerskie osoby wobec raków, to one mają tak naprawdę daleko postawioną granicę i dużą dozę wytrzymałości, cierpliwości, bo trochę tak to wygląda. Mam wrażenie, że jakichś wielkich, radykalnych zmian u raków nie będzie, co nie jest dobre, dlatego że jakby traktowanie z tej drugiej strony też mi się w kartach nie podoba. Rak sam w sobie jest ciepły, cierpliwy i harmonijny, natomiast to, że nie otrzymuje wystarczającej ilości uwagi, nawet uwagi ze strony partnera, może być takim przyczynkiem do tego, że robi się bardzo nerwowy. Jak robi się bardzo nerwowy, to ten partner robi się jeszcze bardziej oddalony i niekoniecznie istnieje ryzyko totalnego zerwania, chociaż same te partnerstwa w dużej mierze przy rakach będą trudne i przeciążające, ale przynajmniej jakiegoś rodzaju separacji. Separacji, która niewyrozmawiana, a wydenerwowana niewiele zmieni. Serca raków są bardzo domowe względem partnera, ale też intuicyjnie wyczuwają problemy. Serca partnerów są ciepłe, ale uzłośliwione. Tutaj nie wiem, czy zostało zbyt wiele pozwolone w traktowaniu siebie, czy po prostu właśnie ta nerwowość, to zamknięte kółko nerwowości tak oddziałuje, że to się wszystko sypie. Nie na poziomie chęci bycia, tylko na poziomie jak tu być razem, jak razem źle, osobno jeszcze gorzej. I faktycznie w takich czynnikach pomocnych ja mam oddalenie się, co może oznaczać separację, ale może również oznaczać odpuszczenie pewnych rzeczy, tak żeby zobaczyć, jak bez ingerencji jakichkolwiek zacznie się wszystko rozwijać. W przeszkodzie jest praca nad tematem, to znaczy chyba nie jesteście w tym momencie, moje drogie raki, w stanie przepracować spraw emocjonalnych ze względu na zbyt duże zaangażowanie i nerwowość właśnie. Więc należy odpuścić i poczekać, jak poukładają się energie. No i karta złodziejstwa, oszustwa jest pokazana, więc część z was też będzie musiała uważać, bo będzie oszukiwanymi.
Natomiast jest to też dalsza gra zgodnie z regułami, niekoniecznie z wielką chęcią, werwą i miłością. Trudny miłosny rok dla raków i jedyna dobra rada to jest odpuszczenie po to, żeby zobaczyć, czy się wywali, czy się po prostu poukłada. Dobra, czyli idziemy do kolejnej czwórcy i zaczynamy od lwa. Lew. Właściwie jedyną rzeczą, która może stanąć na przeszkodzie niektórym z lwów w parze, to są zdrady. Dlatego ja nie mówię, że musi to dotyczyć każdego lwa i co 12 osoba na tym świecie będzie zdradzona w tym roku, bo to nie tak wygląda, ale gdzieś tam na uwadze można by było mieć, by po pierwsze przypilnować braku okazji, bo czasem ludzie są niemocy straszne niestety. I robią jakieś rzeczy nawet wbrew sobie i wbrew chęciom. A po drugie, tak zorganizować swoją przestrzeń, żeby po prostu do takiego problemu nie doszło. Bo poza tym, to wygląda to bardzo dobrze. Myślę, że relacje, które są trójkątne w przypadku lwów, to one padną, jeżeli tam, wiecie, wpychacie się pomiędzy wódkę a popitkę, to nie będzie działało przy tym układzie kart. Natomiast jeżeli jesteście w parze, to i wasze jak gdyby osobowości się zgadzają i trybią, jedna w księżycu, druga w słońcu, więc tak naprawdę w uzupełnieniu i macie dobre dla siebie wyjście i dobrze rezonują wasze serca chcąc wzrostu związku, no mówię tutaj nie wkraczałabym w trójkąty, bo to może być problem, czyli drogie lwy, ona czy on się nie rozwiedzie dla was, umówmy się. Natomiast czynniki pomocne to jest wspólne tworzenie domu i ja myślę, że właśnie u lwów może być tak przełomowo. Wspólny dom, wspólna przestrzeń, wspólne działania, wspólne kreowanie swojej rzeczywistości, gdzie podejmowane są już takie ważniejsze decyzje. Natomiast właśnie w przeszkodzie trójka mieczy, czyli wszystko, co związane z trójkątami, z wtrącaniem się trzecich osób albo z innymi energiami w środku relacji, może być lekko problematyczne i z tym poniekąd trzeba zawalczyć, a poniekąd nie wkraczać, jeżeli coś takiego was będzie dotyczyło. Czy jeżeli wy macie partnera, drogie lwy, to nie szukać kolejnego apsztyfikanta, bo i tak nic z tego nie wyjdzie i to nie będzie książę od uratowania. Także w ten sposób, ale tak to rok myślę partnersko dla lwów, jeżeli tylko będą zdroworozsądkowo i będą działały na zasadzie nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. To fakt, to będzie taki w partnerstwie dobry i pozytywny. No dobrze, to zobaczymy teraz lew panna, tak? Dobrze, mówię. Może po 20 latach maczania stóp w ezoteryce wreszcie po kolei się nauczy tych znaków zodiaku, słuchajcie. Tyle się horoskopów zrobiło i... Nie, jeszcze nie, ale szansa jeszcze jest. Nie, to się ile ci poznajomych. Nie, to tak właśnie niekoniecznie. Panny. Panny partnerskie. Przypominam, że horoskop dla singli również już znajduje się na kanale. Warto odwiedzić, jak ktoś swojej pary nie ma. A tu robimy horoskop miłosny dla par właśnie. Co by wilk syty i owiec cały był. A panny co? A panny też mogą mieć taki niezmienny rok. I powiedziałabym tak, że jeżeli panny są w parach, to w zasadzie powinien być to dosyć spokojny rok partnerski.
Panny oczywiście bywają lekko wycofane i lekko przeciążone, bo tak mają, ale generalnie ogarniają w tym partnerstwie nie tylko siebie, partnera, ale również rodzinę, swoją rodzinę, partnera. Tam wszystko jest ogarnięte. Tam wszystko jest poukładane na odpowiednich szczebelkach i te szczebelki są po prostu realizowane. Natomiast partnerzy panien bardzo, z bardzo mocną, silną, konstruktywną energią oraz z takim wyrzutem ruchu w kierunku umacniania związku. O, może tak. Jeżeli chodzi o serducha, no to panny w ogóle i singielki, i single, i w tym, tam była ta dwójka monet, taka karta przewodnia, i oni w tym sercu mają wszystko. Bo i kreatywność, i przeciążenie, czyli już jeżeli macie na przykład pannę jako partnera czy partnerkę, to dać mu dużo wolności, ale też dużo zająć czasu, tak pół na pół, żeby to wszystko wyrównać. Natomiast partnerzy panien również powinni właśnie na podobnym poziomie. Z jednej strony duża dobra doza stabilizacji, ale z drugiej strony duża doza wolności właśnie tak funkcjonować. Co sprzyja wam jako związkowi? Ciepłe spędzanie czasu w ciepłych miesiącach, w ciepłym otoczeniu. Nie musi to być od razu Egipt, Dolina Królów, 55 stopni, ale ogród, winogrono i inne takie ważne rzeczy będą sprzyjać wam jako parze. Co wam będzie przeszkadzać? Przeszkadzać wam będą ludzie, którzy będą bardzo chcieli jak gdyby takiej, nie wiem czego, niezgody między panną a jego partnerem, gdzieś wyrywania tych kawałków czasu. Także no tutaj, wiecie, no dla chcącego nie ma nic trudnego. Ustalić priorytety to sobie w sumie można. I ta karta głupca tutaj przy tych pannach to nie jest nowa droga, tak jak przy bliźniętach, że tam było zerwanie relacji, bo bliźniak nie wytrzyma. Tylko przy pannach jest odnowienie relacji, świeży oddech w relacji, więc tutaj zupełnie to inaczej wygląda, bo są chęci i jest stabilizacja. Dobrze, także pannowe relacje powinny się poukładać. I pamiętajcie, mówimy tutaj o związkach, w których jesteśmy, bo horoskop dla singli jest już na kanale. No to teraz mamy co? Waga. Waga, zobaczymy jak tam związkowe relacje wagi. Wagi mogą w tym roku mieć tych swoich partnerów bądź partnerki z bardzo takimi mieszanymi i zachowaniami, i emocjami. Bo z jednej strony wagi są tutaj tak w zrównoważeniu, w chęci. One mogą być nieco surowe, takie wymagające, ale pozytywne. Natomiast partnerzy wag w wahaniu chcę, nie chcę, jestem, nie jestem, do przodu, do tyłu i nie wiadomo za którą nóżkę i który rozkrok tutaj funkcjonuje. Tym bardziej, że mogą niestety padać słowa typu: od takich żałosnych lepiej ci będzie beze mnie, po mniej żałosne to się rozstańmy i zobaczymy. Więc wagi tutaj mogą mieć w związkach i w relacjach trudności. Jeżeli chodzi o serducha, to waga jest bardzo zaangażowana, jeżeli już jest w związku, ale jednocześnie będzie tworzyła dystans w sumie ze zdrowego rozsądku, co by za bardzo przy tych kompulsywnych zachowaniach partnerskich po łbie nie dostać. Natomiast oprócz kretyńskich zachowań partnerskich, to serce tego partnera to jest i w miłości pokazane, i we wzroście, więc to nie jest tak, że nie ma uczuć i emocji, tylko może, ja nie wiem, andropauzy, menopauzy, kryzys wieku średniego, inne hormony bądź czynniki nerwowo-twórcze. Tak po prostu. Znowu jaką mamy radę? Asa mieczy. Rozmawiamy. Wagi rozmawiają, nawet jak za piątym razem się dopiero dopukają, to ta rozmowa jest bardzo ważna.
Natomiast w przeszkodzie jest umiarkowanie, więc będzie to rok nieumiarkowany, czyli lekko kompulsywny i zmienny, jeżeli chodzi o emocje. Ale co na końcu? Dziesiątka monet. Odratowanie związku, relacji, rodziny właśnie poprzez taką skuteczność i cierpliwość działania wagi, która raz porozmawia 5 minut, raz 10, no jak dobry trening, tak? Jak już rozruszasz mięśnie, to po roku przebiegniesz maraton. Ale sprawa totalnie do zrobienia. No dobrze. To po wagach mamy skorpiona. Bardzo dobrze, że mi Antośka tutaj już kolejności normalnie pisze na czatu, bo ja zważywszy na moje szaleństwo... Pani kierowniczka na czacie. Pani kierowniczka na czacie teraz, tak. Bardzo słusznie. Wszystko będę wiedziała po kolei i nie pomylę, bo potem bym musiała w komentarzu dopisywać, jakbym coś ominęła, bo tam, że pomylę, to sobie każdy odsłucha, ale jakbym pominęła, to dopiero by było. Także spoko. Pomocna dłoń zawsze się przyda. Ok. No to patrzymy. Skołupiony związkowe, czyli te, które w związku są. Skorpion ma specyficzne swoje podejście do relacji, dlatego że tak naprawdę jest bardzo ładnie pokazany jako świeżość, radość, też niezależnie od wieku jest pewnego rodzaju młodzieńczość w zachowaniu. Partnerzy naszych skorpionów są zakochani. Skorpion wychodzi taką czystą, fajną energią rzeczowo-przyjacielską. Partnerzy się boją i stresują. Pamiętajcie, że mówimy o związkach. Dla Sinki horoskop jest na kanale. Będę się powtarzać, ale to są takie dwa łączne horoskopy, nie? Także tutaj skorpiony mogą zauważać pewnego rodzaju pozamykanie się, oddalenie. Ja to mówię przy piątce pucharów, to jest takie zejście do jaskini. Dać posiedzieć w tej jaskini, niech siedzą. To tak. Natomiast jeżeli chodzi o serducha, to serducha partnerów są przyjacielskie i rzeczowe, natomiast ja się uśmiechnęłam tu przy skorpionach, bo skorpiony mają już wszystkie możliwe emocje w sobie, naraz są, naraz nie są, tego nie będzie widać po skorpionach, nie będzie, ale skorpiony będą w sercu przeżywały tsunami. Czyli standard. Bardzo dobrze, no tak. Pomocne czynniki są takie, że as pucharów, który pokazuje tutaj, że trzeba tak poprowadzić tę relację, żeby nie powielać starych błędów, typu nie zataczać kółek. Więc coś musi być tu zrobione konkretnie, że zmiana toru jazdy, żeby się to wszystko uspokoiło. A w przeszkodzie jednocześnie są rozmowy, więc nie wiem, jak ten tor ma być spowodowany, ale nie wyrozmawiany, raczej pokazany. Tak mi się wydaje. Natomiast... Co? Nie, już znam rozwiązanie. Natomiast jeżeli chodzi o wynik, to może być karta siły, czyli tak naprawdę pokonania trudności niekoniecznie siłą, tylko sprytem. Na tej zasadzie. Relacyjnych. Po prostu. No tylko faktycznie ta dobra rada przy asie pucharów. Nowe, a nie ciągnięcie tego samego. Ja nie mówię o zrywaniu relacji, tylko mówię o zmianach w relacjach. Wtedy to się poukłada, bo inaczej może być siwy dym. Dobra. Strzelce. Strzelce w parze. Tak się śmieję, że oprócz tego, że każdy ma ochotę czasem swojego partnera w łyżce wody utopić, to u strzelców powinno być dobrze. No, są stabilne z chęciami, z traktowaniem partnera. Partner może być dziwacznie skonstruowany, czasem jakieś swoje wewnętrzne przemiany przeżywać, ale z dosyć dobrym traktowaniem wzajemnym.
Natomiast serca są oba przyjacielsko-emocjonalne. Tyle, że przy strzelcach widać takie pozamykanie, trochę na złość babci odmroży sobie uszy, a przy partnerach strzelców krążownika widać. No, koło fortuny widać, czyli tak raz duża czkawka emocjonalna, tak to bym powiedziała. Nie będzie widać tego mocno na zewnątrz, to są raczej wewnętrzne właśnie takie przemiany partnerów strzelców. Co sprzyja strzelcom? Praca nad relacją. I to nie jest praca nad relacją, to nie jest, wiecie, będziemy albo ryczeć, albo się śmiać, albo gadać, albo nie gadać, albo fochy, albo milczenie, bo to nie jest praca nad relacją. To jest kompulsywne działanie, a może coś zadziała. Jestem w kokpicie pilota, powciskam wszystkie przyciski, może któryś zadziała. To nie to. Praca wspólna nad związkiem przy rycerzu monet polega na wspólnym przekopaniu ogródka, wspólnym zmęczeniu, wspólnym treningu, wspólnym wyjeździe, wspólnym remoncie. Rozmowy raczej macie w przeszkodach, bo my jako kobieta i mężczyzna często mówimy różnymi językami. Tak po prostu. Tu jest język emocjonalny, tam jest język konkretów. Albo odwrotnie, bo to też od hormonów zależy. Pochodzimy z różnych rodzin, więc czasem rozmowa nic nie daje. Akurat w tym roku i w tym przypadku. Wspólne przebywanie tworzy więzi. Takie więzi nie do pokonania, które kończy cesarzowa, która jest spełnieniem w relacjach. Dla mężczyzny jest to najcudowniejsza kobieta, dla kobiety spełnienie się w swojej kobiecości. O, dokładnie tak. Także tu do zrobienia, ale strzelce muszą być techniczne. Młotek, raki, Nordic Walking, kijki i na boisko. O. Dobrze, teraz Antośka podpowiada, że koziorożec, dobrze, bo ja już przy końcówce to już mam zmyły swoje własne. Czyli teraz koziorożcujemy. Koziorożce we związkach, a koziorożce jak zwykle, te zodiakalne onyksy normalnie. One nawet jak kochają i chcą, żeby było dobrze, to będą normalnie tak się zachowywały i tak wyglądały, jakby normalnie pół świata, takie smerfy marudy normalnie. A czy muszą mieć straszliwie wyrozumiałych pod tym kątem koziorożcowym partnerów? I tak to nawet wygląda. Co prawda ten partner wychodzi tutaj jako tak, dobra, utrzymam równowagę, jak się wkurzę, to na trochę odetchnę, wyjadę gdzieś na delegację, nie? Ale generalnie tą równowagę zachowuje i to jeszcze serce w dwóch dwójkach, więc w partnerstwie na szerokim poziomie. No, koziorożce są rozkochane i chcą wzrostu i to ten, ale zachowują się jak klękajcie narody, bez kija nie podchodź. No. Zmieńcie troszeczkę zachowanie. Ja już nawet nie mówię, że musicie się uśmiechać, wy smerfy marudy zodiakalne. Tylko chociaż może nie róbcie grymasów, tak? Pod tym kątem. Natomiast pomocne czynniki dla koziorożców to jest właśnie takie przewalczenie różnicy między cieplutkim, pięknym sercem, a postawą życiową bez kija nie podchodź. To jest to. Nie bądźcie też nazbyt nagle cudowni i mili, bo się może okazać, że w ogóle to nie o to chodzi, że to tak się tak partnerstwa nie buduje, że ten partner to już się trochę przyzwyczaił, że to tak z dystansem, no tak trochę tak. Nie używajcie też czynników magicznych do jakichś uwiązań i przywiązań, bo to się może energetycznie odbić bardzo mocno przeciwko wam. No jedyne magiczne rzeczy, które można robić, to oczyszczenie relacji, wspomożenie związku, tak, ale nie na siłę, bo przy karcie maga to trzeba ostrożnie. No i też może jakoś nie ja rozumiem, że koziorożec myśli, że jak wspólnie umyjemy auto, to ja go tak kocham. Ale czasem odpuśćcie temu partnerowi i nie twórzcie tak mocno wszystkiego wspólnie technicznie. Czasem może trzeba posiedzieć, nie pogadać, tylko obejrzeć film, nie wspólnie tworząc cokolwiek. Także zwróćcie na to uwagę. Natomiast to, co między wami, to jest karta kapłana, więc na pewno podwyższenie wibracji, a co za tym idzie i polepszenie układów. Więc koziorożce powinny zatrzymać się w tym swoim koziorożcowym dziwactwie. To taki jest znak zodiaku, że ho.
I wtedy ten partner też tak nie będzie wiecznie miał wyciągniętej gardy pod tytułem zaraz w łeb dostanę, bo coś. Także to trzeba tak na spokojnie w tych koziorożcowych aspektach. Będzie ok, może się poukładać. Dobrze, co mi tam Antoszka podpowiada, że wodnik będzie. Dobrze. Tym sposobem nie przeoczę żadnego znaku zodiaku. I tak. Bardzo dobrze. Kto wie. Dobrze, wodnik. Powiem szczerze, że u wodników to jakichś wybitnych zmian w partnerstwie nie będzie. Bo tak zacznę od końca, ja to tak lubię, tak wiecie, tutaj wszystkie karty, ja od razu podsumuję jednym zdaniem. Dlatego zawsze na 0700 miałam bardzo małe zarobki, bo zawsze zaczynałam od końca puenty wniosku i już nie było co powiedzieć. Więc dużo się nie zmieni. Dużo się nie zmieni. Relacje w zasadzie pozostaną jakie są. Czynnikami pomocnymi jest towarzystwo i przyjaźnie, więc taki też wspólny ruch do ludzi. Być może nawet poznawanie nowych czynników, aspektów, nowych osób, bo na przykład, nie wiem, wielbiciele sushi, nie? Jeszcze nas tam nie było. Takie wspólne działania. Natomiast wspólna praca jest w przeszkodzie, więc jeżeli jesteście w partnerstwie, unikajcie. Czasem nie można, bo się, nie wiem, poznaliście w jednym szpitalu. Brzydki ona, brzydki on, lekarz, pielęgniarka, nie wiem, coś. To się czasem nie da, ale jeżeli tylko możecie, to wspólna praca nie będzie wam w tym roku służyła. Osobne dyżury, no, na tej zasadzie. W zasadzie serca macie, bym powiedziała, takie uporządkowane, ale bardzo też takie techniczne. Tutaj jakieś mało romantyzmu. Może stąd te wspólne cele w ludziach, w przyjaźniach, w poznawaniu kogoś, mogą być, w poznawaniu ludzi bądź doświadczeń, mogą być dla was ważne. Naturę macie ułożoną, względem siebie wychodzicie dziwnie, bo oczywiście tutaj matką. No. Pięknie. Oczywiście tutaj wasz partner wychodzi jako taki bardzo strukturalny i regularny działacz, czasem upierdliwy, bo tak. A wy wychodzicie jako, bo ja mam zawsze rację i trochę bym zbastowała. No pamiętajcie, że kapłan to ja rozumiem, że jest tylko jeden, ale nasza racja niekoniecznie jest tylko jedna. Także, drogie moje wodniczki i wodniki, w zasadzie niezmiennie, nieruchawo, wyruszać to można na wspólne podróżowanie i poznawanie różnych rzeczy, a cała reszta w miarę poukładana, byleby wasze ego was nie przerosło względem partnera. Dokładnie tak. Dobra, to teraz mamy rybki. Zobaczymy, czy u rybkowych partnerstw coś się pozmienia. Czy u rybkowych partnerstw coś ruszy? Znaczy rybki muszą te nóżki złożyć, żeby w dwóch miejscach nie stały, bo dla ryb ostatni znak zodiaku i duża doza niepewności. Tak naprawdę przy kole fortuny może być albo świetne to partnerstwo, albo paść. I wy to też odczuwacie w sercu. Albo jest pokonanie trudności, albo rozwalenie. Od czego to zależy? Czynnikami pomocnymi jest unormowanie swojego wnętrza. Ale wprowadzanie braku równowagi. I to jest ciężkie do zrobienia, bo... Słuchajcie, moi kochani, rybki nam przerwało z powodu wyłączenia prądu, więc dokończę, dokleimy do filmu i będzie już całość. Przypominam, że jest to partnerski. I tak jak mówiłam,
tutaj, jeżeli chodzi o wynik, to może być, to jest takie na dwoje babka wróżyła tego partnerstwa. Trzeba unormować swoje wewnętrzne odczucia, bo one tutaj w sercu u rybek są i kartą siły, czyli chęcią pokonania trudności i jednocześnie zburzeniem pewnych rzeczy. Nie da się właśnie tak żyć w rozkroku. Trzeba reagować na bardzo spokojnie, a jednocześnie równowaga jest w przeszkodzie, czyli może być doza szaleństwa, takiego szaleństwa partnerskiego, takich możliwości wspólnego działania, ale absolutnie nie widać, żeby dobrze było gdzieś tam czy rozmowami, czy coś, raczej czynami, czynami z zachowaniem umiarkowania w sercu. Wtedy można będzie to koło fortuny, tą zmianę losu, zmianę w partnerstwie, będzie to na plus, to te takie negatywne rzeczy się przewalą, a inklinacje są, dlatego że partnerzy naszych rybek są w zadowoleniu, w radości, w miłości, w pucharowych aspektach. To postępowanie jest względem ryb w miarę opiekuńcze i ciepłe, myśli są trochę odsunięte, więc trzeba te myśli zająć czynem i myślę, że wtedy będzie bardzo dobrze i bardzo pozytywnie. Jest to jeden z tych układów, które nie pokazują dobrze, źle, tylko pokazują, możesz przewalić przestrzeń związkową, przerobić przestrzeń związkową na pozytyw, ale w momencie zrównoważenia swojego wnętrza. Czyli jak postanowisz, tak się będzie działo. Siła Twoich myśli jest siłą manifestacji w Twoim życiu, relacji bądź zerwania tej relacji, bo tutaj zależy, czego oczekujecie i do jakiego wniosku dojdziecie w głębi swojego serca. A jak wiadomo, z torusa serca to najwięcej rzeczy się potem manifestuje w życiu, więc trzeba to ułożyć, bo są wręcz u Was dosyć skrajne emocje. Dziękuję Wam bardzo za bycie, dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. No, trochę przeszkód technicznych, ale horoskop cały się pojawi, więc komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!